Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was, kolejny dzień na budowie. Dzisiaj mamy środę, ostatni dzień czerwca. Jesteśmy na takim etapie, że mamy już zalane wieńce i rozszalowane. W poniedziałek zalewaliśmy sobie wieńce. Wczoraj rozszalowaliśmy i jeszcze troszeczkę starczyło czasu, żeby ruszyć ogniomur w garażu. Za chwilkę przejdę z kamerką tutaj po budowie, pokażę Wam jak to wszystko wygląda, ale najpierw timelapsy z zalewania i rozszalowywania.
Tak to wygląda, moi drodzy. Tak jak powiedziałem przed chwilką, mamy już rozszalowane wszystko oprócz tych podpór pod oknami, no i oczywiście tam pod bramą garażową. Dlatego, no bo beton potrzebuje 4 tygodni, żeby uzyskać jakieś tam odpowiednie właściwości, żeby można było zdjąć takie szalunki, tak więc te stemple pozostaną jeszcze z nami jakieś 3-4 tygodnie. No i tyle w sumie. I przejdę dookoła, pokażę wam, jak to wyszło. Dużo osób pisało w komentarzach, że powinniśmy te szpilki kręcić przez klepki, dlatego żeby nam nie porozsychało, i powiem wam szczerze, ogólnie dzięki za takie podpowiedzi i naprawdę tutaj dużo osób, co pisało te podpowiedzi, miało rację, dlatego, bo gdzieniegdzie, pokażę wam za chwilkę, przejdę dookoła, w kilku miejscach jest tak, że po prostu no, ten beton no, jakby rozepnął troszeczkę szalunki, aczkolwiek no, w tych największych nadprożach jest ok, bo no, akurat o nie się najbardziej bałem. Tak to wygląda. I też dużo osób pytało, czy te nadproża są wykonywane zgodnie z projektem. I słuchajcie, od razu wam powiem. Nie są wykonywane zgodnie z projektem, dlatego, bo wcześniej w projekcie były rolety takie nadstawne, chyba to się tak nazywa fachowo, czyli takie, które są w ościeżu okiennym nad oknem. Czyli w świetle jakby no otworu okiennego. Inwestor z tego zrezygnował, będą rolety zewnętrzne, takie no na elewacyjne, i no musieliśmy wypełnić tą lukę kilkunasto tam czy 20-centymetrową, nie pamiętam jaki wymiar, ale tam chyba 18 cm. Musieliśmy obniżyć te nadproża, żeby można było przykręcić na elewację roletę. I tak to po prostu wyszło, i takie uzgodnienia były akurat tutaj ze wszystkimi, że tak robimy. I powiem wam szczerze, no były takie możliwości, żeby jakby to powiedzieć, zamontować te nadproża prefabrykowane, czyli te L19 na przykład, ale tak uznaliśmy tutaj no wszyscy, że lepiej po prostu będzie to dolać i zrobić z tego jeden wielki monolit. Dołożyliśmy zbrojenie dołem jeszcze dodatkowe, no i to po prostu zalaliśmy. Według mnie to jest lepsze rozwiązanie niż pakowanie elek, no bo tak to jest na pewno sztywniejsze. Takie jest moje zdanie. Zresztą tutaj w tym narożnym i tak byśmy elek nie zamontowali, no bo to musi być monolit. I tyle. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o szalunki z desek, no to też no, troszeczkę do życzenia to pozostawia, bo moim zdaniem, aczkolwiek to nie ma wpływu w ogóle na estetykę, bo to i tak przyjdą tynki, ale te szalunki troszeczkę nam się porozsychały, gdzieniegdzie beton wpłynął. Nie wiem, czy to takie moje fanaberie, że mnie to po prostu razi w oczy, ale być może no, wykończeniowcy tak mają, że takie pierdołami takimi się przejmują. Zobaczcie, no tak to wygląda. Oczywiście no, z płyty OSB szalunki by wyglądały na pewno lepiej, ale powiem wam szczerze, że ostatnio mi znajomy wysyłał cenę płyty OSB w jakimś tam markecie, i OSB 22 za sztukę kosztowała 319 zł i 99 groszy. Czyli 320 zł za jedną płytę OSB, gdzie ja w zeszłym roku, powiem wam szczerze, płaciłem w grudniu około 120 zł. Tak więc no, jest nieźle. Mam swoją teorię, jeżeli chodzi o te ceny i te podwyżki, i mam to wszystko poukładane w głowie. Być może jak będę miał chwilę, to nagram takie moje małe pitu-pitu w garażu i podzielę się z wami moją teorią. Być może was to interesuje, co o tym sądzę, być może nie. Napiszcie po prostu w komentarzu, czy chcielibyście poznać moje zdanie, bo tutaj wiele czynników się składa na te ceny. Tak to wygląda. Dobra, z tej strony zobaczcie sobie. Jest w miarę ok, ale tutaj mamy na przykład w garażu taką, zobaczcie, taką jedną rzecz, że właśnie tutaj a propos tych komentujących, że powinno być przez klepki. Tutaj nie było, jeszcze dodatkowo było łączenie dwóch blatów i no, wyszło nam takie coś. I oczywiście to jest około centymetra, tynk to na pewno przykryje, ale no kurczę, wkurza takie coś, bo nie powinno tego być, i następnym razem już będę wiedział, że po prostu no, trzeba się bardziej do tego wszystkiego przyłożyć, bo no beton to jest jednak siła, nie? Dobra, i teraz jeszcze może przejdę z drugiej strony. Wczoraj mieliśmy jeszcze chwilkę, zaczęliśmy sobie murować ogniomur. Tutaj jeden
można powiedzieć, szczyt w garażu. Tak on wygląda na ten moment. Dzisiaj będziemy go obcinać, bo on jest już wyschnięty. Nie wiem, czy kamerka uchwyci te sznurki, które są porozciągane. Tak to będzie wyglądało, czyli po prostu no, nakręcimy sobie łaty i będziemy wycinać to do równości. Dzisiaj zajmiemy się właśnie szczytami, wymurujemy szczyty. Zobaczymy, czy uda się do końca tygodnia je skończyć, jeden i drugi, no i ten malutki w garażu. I od przyszłego tygodnia ścianki działowe. Tak, tak, po prostu mamy, taki mamy plan. Dzisiaj jestem trochę później na budowie, ogólnie wam powiem, bo w nocy była niezła nawałnica i rano jeszcze padało. Majstry za chwilkę dojadą do nas, też jakby no napisałem im SMS-a, żeby nie przyjeżdżali, no bo bez sensu, skoro pada, ale się trochę przetarło i za chwilkę będziemy ruszać z robotą. Całe szczęście, no bo jakby cały dzień miało tak po troszeczku padać, to w ogóle nic byśmy nie zrobili, a tak to jak rasa porządnie, to można jeszcze coś zrobić. I tyle. I powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, że w nocy miałem auto otwarte, znaczy w okna w aucie, i dobrze, że usłyszałem tą burzę, wybiegłem szybko je zamknąć, bo bym miał pewnie dobry basen, bo napierdzielało srogo. I teraz tak, na koniec pochwalę wam się, bo akurat no to też dodało mi skrzydeł, mi przynajmniej. Był pan wczoraj od wiązarów i akurat no ta sama ekipa, która mi robiła wiązary, poleciłem zresztą nie tylko tutaj temu inwestorowi, tylko co chwilka polecam, bo naprawdę fajna brygada i ja jestem zadowolony. Moje wiązary widzieliście na filmach, jak robiliśmy u mnie poddasze. Był pan rozmierzać wiązary, zbierać tutaj takie fizyczne wymiary z budynku i słowo honoru powiedział, że dawno nie widział tak wymurowanego budynku, bo tolerancja błędu na wymiarach jest około 2 mm, czyli powiedział, że no to jest bardzo dobrze według niego. No naprawdę, słowo honoru. Być może inwestor ogląda ten film, to może tam napisać w komentarzu, że tak faktycznie było. No, ucieszyłem się w sumie, bo no bo tak, nie jesteśmy doświadczoną ekipą i też niektóre rzeczy powinniśmy robić szybciej, ale jednak nie robimy, dlatego no bo murarze, którzy robią to na co dzień, no to wchodzą z automatu i tak jak ja na przykład na sufit podwieszany, zamkniętymi oczami w środku nocy się budzę i rozmierzam sufit i go robię, bo już tyle tego zrobiłem, a no tutaj to jest taka trochę metoda prób i błędów, trochę tak powoli sobie robimy i spokojnie, dokładnie, bardziej, żeby nie popełnić właśnie tych błędów, niż szybko na hura i później płakać, że coś jest nie tak. Tyle. Taka ciekawostka na koniec. Mam nadzieję, że w sumie też się ze mną cieszycie, bo podbudowują mnie takie właśnie komentarze innych ludzi, tym bardziej, że kolejna ekipa po nas wchodzi i mówi, że jest naprawdę spoko, to mnie to cieszy. Poziom więcej oczywiście odstawiony pod niwolator, także ten pan, który rozmierzał, nie miał ze sobą lasera żadnego, ale no zagwarantowałem mu, że tu jest poziom idealny. Jest też jakaś tam tolerancja oczywiście, ale powinno być ok. Dobra, tyle, nie rozgaduję się. Widzimy się w kolejnych odcinkach, prawdopodobnie w następnych będzie murowanie szczytów, a na sam koniec zrobię jeden wielki odcinek z murowania ścian działowych, tak mi się wydaje, bo też już ta seria dobiega ku końcowi. No i oczywiście takie zakończenie tej budowy. Pokażemy wam z majstrami, jak to wszystko wyszło, żebyście mogli sobie zobaczyć, na jakim etapie zostawiamy budowę, żebyście sobie mogli zobaczyć i ocenić. Dobra, kończę już, bo się rozgadałem. Na razie.